kopnęło. Witaj, panie. Witaj, panie. Grzejecie się na słońcu? Tak, jakoś dzisiaj ciepło. Prawie 40 stopni. Co sobie, bijemy się? Moment, mam teraz wygłosić gadkę od mojego pana. Jungingena. Jakiego mistrza, tak? Rurika von Gingena, tak. Mojego, jestem jego lennikiem, prawda? Fantastycznie. A wy nie macie takich nowoczesnych zwyczajów? O, jest gospodarka ekspansywna, nie? Nie wykształci się pan w ulali. Tak. Czyli z zasoby zboża wszystko idzie w cholerę. A wy sprzedajecie to też. W sumie tak. Tanie, siła robocza i tak dalej. Ale słuchaj. Właściwie kim ty jesteś? Tak w ogóle? Ja jestem... Szukałem króla waszego, ale widzę, że ktoś pośredni przyszedł. Ja jestem rycerzem od Jagieły. Nazwisko. Maczko z Bogdyńca? Nie, Bolko z Poddańca. Może słyszeliście o mnie, panie? Tak, był taki jeden, no dobra, który dobrze. Kradł konie u nas w Konturii. Adrem dominet. Dobra, no to chodzi o to, że nasz pan kazał wam przekazać te dwa magie miecze jako wróżbę waszej klęski. Bo widzę, że coś wy tak gnuśniejecie w tych krzakach, krzaczorach tu od komarów pełno pogryzień. Więc my wam ustąpimy miejsca, żebyście mogli wyleźć tymi swoimi obrzydliwymi chówcami i te wysuszyć te mokre kudły, wszystko gnije, śmierdzi, ble. No cóż, mieczów ci u nas dostatek, ale tak? I te weźmiem. Mhm. Pokrugał nas z mieczami. No. No to co? No to walka czy nie? Walka, teraz już możemy walczyć. Tak? No więc jak my wygramy, to wprowadzimy gospodarkę feudalną. Na prawdziwego zdarzenia. To fantastycznie. No, no to wykrywałeś do tego swojego króla, a ja do swojego Urlicha. Ja jestem obok mojego króla zaraz ten, a wyście się zagalopowali. Gdzie jest ten wasz król? Który ten? No zaraz tu ten jeden. To Kucherko? Na koniu? Nie, ten Kudeusz obok. To on ledwo zdechnie, dobra. Jak go ustrzelić w takie małe to, że nawet nie wie jak się człowiek jak trafić. No dobrze, nie obrażajcie już mojego władcy. No, no to, to by było na tyle, jeśli chodzi o tą sprawę, no to... No, wynoście się, dobrze. No to powodzenia. A widzę, Zeń. Żegnajcie, panie.